ale się dorobiłem na tym KSW. Siemano, witam was. Jestem ja. Jest byk. Konia dzisiaj nie ma, ale co nieco wam opowiem. Mustang został w garażu, wziąłem Lamborghini, Aventador. Oczywiście Lamborghini wymawiam, jak to mówią, jak typowy Polaczek. No ale trochę się jaram, nie ukrywam tym autem. Przejechałem się, fajnie było. I możecie teraz sobie zobaczyć. Więc co my mamy tutaj przed sobą? Mamy dwuosobową bestię, która ma silnika 6,5 litra. To jest dla mnie moje 5.0, które mam na co dzień, jest czymś niesamowitym. A 6,5 litra to w ogóle przechodzi moje wszelkie możliwe oczekiwania. Jednak uważam, że nie bez powodu ten samochód nazywa się supercar, czyli właśnie ta nowa generacja sportowych supersamochodów. Oprócz tego, że potężny silnik V12, 700 koni mechanicznych. Nie jest to samochód do miasta zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o zabawy, o frajdę, to powiem wam, że jest to jedna z najwspanialszych rzeczy, jaką miałem okazję w życiu robić. Moc tego samochodu jest przeogromna. Wystarczy 2,9 sekundy, żeby osiągnąć 100 km na godzinę. To jest coś naprawdę niebywałego, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Przyspieszenie jest naprawdę niesamowite z tego powodu, że napęd jest na 4 koła, tak? Czyli jakby no komfort jazdy pod tym kątem, tak jak porównuję na przykład do swojego Mustanga, który niestety ma napęd na tył i nie jestem w stanie tak naprawdę nawet mocno wystartować, bo od razu cały tyłeczek mi jeździ, to tutaj jakby tego nie ma. Samochód trzyma się niesamowicie drogi. 350 km na godzinę. Jest to prędkość, która wykracza przynajmniej myślę, że 100 km na godzinę powyżej tego, co kiedyś gdzieś tam niechcący udało mi się jechać. Oczywiście to było bardzo dawno temu i nie w Polsce. Jestem prawnie pilnowany i strzeżony, nic na mnie nie macie. Jedna rzecz, która jest rzeczą przyjemną, która zdecydowanie powiedzmy odróżnia ten samochód od niektórych samochodów klasy sportowej, to jest całkiem sympatyczne spalanie. Spalanie nie jest złe, jest około 14 litrów. To jest takie średnie spalanie. Wiecie, ja mam w Mustangu średnie spalanie 20 litrów, więc jakby dla mnie 14 to już jest całkiem sympatyczny wynik. No jest to na pewno samochód albo dla drobnej kobiety, ewentualnie dla takiej osoby jak ja, która jest dość niskiego wzrostu. Mam 1,70 wzrostu, więc to nie jest tam dużo. Ale nawet ja, jak siadam, pomimo mojego wzrostu, muszę naprawdę nieźle się nastykować. Jest to wielki minus, naprawdę. Jest to wielki minus, jeżeli chodzi o Lamborghini. Bardzo ciężko się wsiada, ale kiedy siedzisz już w środku, naprawdę jest fajnie, przyjemnie. Słyszeliście ten dźwięk? To jest moc, która brzmi w tym byku, jest po prostu niesamowita. No cóż, i cóż. Myślę, że idziemy się przejechać. Dobra, jeżeli chodzi o jazdę autem, jest głośno. To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba tu naprawdę zwrócić uwagę. Silnik znajduje się z tyłu, jest to zupełnie inaczej. Bagażnik znajduje się w przodu, ale bagażnik jest tak mały, że nawet jakbym chciał wrzucić tam torbę treningową, to nie ma żadnej szansy. Jedyne co oczywiście jest tutaj dużym minusem moim zdaniem, cofanie. Całe szczęście jest świetna kamera, są czujniki parkowania, co naprawdę bardzo mocno oczywiście ułatwia sytuację. I tutaj prezentuje się to na bardzo wysokim poziomie, ale z drugiej strony za taką cenę trudno, żebyśmy nie mieli czujników parkowania. Czyli jakby w podsumowaniu to jest samochód dla ludzi bogatych, którzy są niskiego wzrostu albo są kobietami. Tak jak rozmawiałem dzisiaj, bo oczywiście nie ukrywam, samochód nie jest mój, samochód wziąłem tylko i wyłącznie na test oraz żeby nagrać dla was filmik. Jak rozmawiałem właśnie z właścicielem wypożyczalni, to mi mówił, że tym samochodem super się jeździ i każdy moim zdaniem powinien sobie przynajmniej wypożyczyć ten samochód, żeby pojeździć takim samochodem, zobaczyć jaka to jest frajda, jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem, bo frajda jest niesamowita, naprawdę jest ogromna.
ale żeby posiadać taki samochód na własność i codziennie poruszać się nim po mieście, szczególnie samochód jest bardzo niski, to niestety jakby moim zdaniem jest to bardzo uciążliwe i za takie pieniądze, ponieważ samochód kosztuje aż 255 tysięcy euro. To jest bardzo dużo, jestem dosyć słaby z matematyki, ale to chyba spokojnie wyjdzie 1 200 000 300 000, więc to są ogromne pieniądze i w tych pieniądzach myślę, że moglibyśmy kupić dobrą G-klasę, nawet taniej. I byłby to samochód, który na pewno zdecydowanie by lepiej się nadał i na miasto, jeżeli chodzi o, jakby, o nasze krawężniki, które tutaj mamy, ale również jednocześnie myślę, że w terenie byśmy też tym samochodem. Mamy 4 tryby jazdy, z czego tak naprawdę jeden możemy jeszcze indywidualnie rozbudować. Jest Strada, to taki najbardziej uniwersalny, w którym ewentualnie właśnie możemy poruszać się po mieście. Oczywiście jest tryb sportowy. Mamy tutaj jeszcze pewne wszystkiego rodzaju kontrolki bezpieczeństwa, że tak powiem, aktywne, więc spokojnie możemy sobie też użyć tego trybu sportowego, po prostu no, te przyspieszenia będą znacznie mocniejsze. Jest tryb ego, czyli tryb indywidualny. Możemy sobie indywidualnie na swoje własne potrzeby dobrać tryb samochodu, jaki byśmy chcieli, czyli mówimy o kontroli trakcji i tak dalej. No i jest tryb Corsa. Każdy normalny człowiek powie Wam, że tego trybu się nie używa. Chyba, że naprawdę świetnie jeździcie rajdowo i wtedy będziecie mogli sobie z takim samochodem poradzić, ponieważ wszystko, co powoduje ten samochód w jakimkolwiek stopniu jeszcze jest troszeczkę bezpieczny, bo nie oszukujmy się, to nie jest bezpieczny samochód, to nie jest samochód dla ludzi, którzy cenią sobie bezpieczeństwo. To jest samochód dla ludzi, którzy lubią zapierdalać. Nie oszukujmy się, nikt inny takim samochodem nie jeździ, więc ten tryb Corsa jest dla ludzi, którzy po prostu mają niesamowitą kontrolę nad autem. Jeżeli nie macie takiej kontroli, nie macie umiejętności, nie powinniście używać trybu Corsa. Jeżeli chodzi o wyżej, widzicie, przycisków jest dużo. Wiadomo, żeby nie gasł samochód, czujniki parkowania, lusterka. Ale to, co dla mnie jest bardzo fajne, to jest ten guzik tutaj. Jeżeli go wcisnę, to zobaczcie, co się dzieje. Samochód się podnosi. Jest to naprawdę mega fajna sprawa, szczególnie nasze warunki, kiedy mamy dużo krawężników. Oprócz krawężników mamy jakieś doły i tak dalej, więc możemy podnieść przód samochodu, żeby nie zarysować, a następnie możemy ten samochód obniżyć. Co mogę Wam powiedzieć? O tym samochodzie tak naprawdę najciekawsze rzeczy Wam powiedziałem. Myślę, że to są rzeczy, które interesują przeciętnego Kowalskiego, takiego jak ja, bo uważam się za człowieka przeciętnego, dla mnie po prostu jest frajda wsiąść w taki samochód, przejechać się, zobaczyć, jak to wszystko działa. Nie interesują mnie jakieś tam kwestie bardzo mocno silnikowe, wiecie, ja jestem zajawkowiczem, cyknąłem zdjęcie, usiadłem, przejechałem się, oddaję samochód, było fajnie. Ale cóż, parę dni u mnie ta bestia będzie, bardzo mnie to cieszy, a wkrótce wezmę coś nowego na przetestowanie. Jeżeli podobała Wam się formułka, bo macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie jakiś przetestować inny samochód, też piszcie w komentarzach. A zrobię to dla Was. A wkrótce idziemy na tor. Trzymajcie się, piona!